O 18.15, kiedy poszliśmy go poinformować, o której wyjeżdża do hali na walkę, powiedział, że nie boksuje. Pierwszy raz w ogóle spotkałem się z czymś takim, żeby w dniu gali wypadał main event o godzinie 18 z gościem, któremu się nic nie dzieje, jest zdrowy, podpisał lekarz, podpisał on, jest 4 godziny do walki. No a potem jakaś taka w ogóle kosmiczna, chora, błyskawiczna akcja i zakontraktowany nowy rywal. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Boks, razem z nami Mateusz Borek. Cześć. Witam serdecznie. Jak zareagowałeś na ten news, kiedy się dowiedziałeś, że rywal w walce wieczoru nie chce wyjść do walki? Pewnie spokojniej niż zareagowałbym 5 lat temu, natomiast wciąż nerwowo, bo no to jest zawsze trudne dla promotora, dla organizatora, jeśli dowiadujesz się na 4 czy 5 godzin przed main eventem, że rywal, który przyjechał, który deklarował, że zrobi walkę, a tej wagi nie zrobił, ale potem dogadaliśmy się w innym limicie, który miał 7 tygodni na przygotowanie po podpisaniu umowy, który jest w hotelu, który nie ma kontuzji, którego dopuszcza lekarz, którego menadżer podpisuje jakby się pod tym, że on za kilka godzin wychodzi, potem to czyni sam zawodnik i przed godziną 19, kiedy przyszliśmy do niego z informacją, o której jest transport do hali, powiedział, że jednak zmienił zdanie, że się nie czuje i nie będzie boksował. Czyli dosłownie brakowało godzin do występu? No. 18.15 chyba poinformował nas, że nie boksuje. O godzinie 16 był podpisany papier przez lekarza, przez zawodnika, że boksuje o 22. O 18.15, kiedy poszliśmy go poinformować, o której wyjeżdża do hali na walkę, powiedział, że nie boksuje. I zaczęliśmy nerwowo szybko się rozglądać, zadzwoniliśmy do Konecznego Lukasa do Czech, czy nie ma kogoś tutaj blisko granicy. W tym limicie średnia, super średnia. Zaczęliśmy też dzwonić po Polsce. Znaleźliśmy chłopaka z Ukrainy, który wykazał się wielką odwagą, wielkim charakterem, serduchem, przyjechał. Wydaje mi się, że bardzo uczciwie, rzetelnie, okupione to wszystko było bólem, uderzeniami Karola. Zapracował na każde 1000 złotych, które były w jego garzu. Już powiedziałem, to chyba najdroższa walka sześciorundowa w Polsce od lat. Ja myślałem, że ten gość się dowiedział może już wczoraj, jak była waga przestrzelona o 5 kg, a on się dowiedział o 18.19, tak? Tak, on jest z Wrocławia, dowiedział się o 18.45. Zadzwoniliśmy do jego promotorki, powiedziała, że musi się chłopak zastanowić 10 minut. No nie była to normalna stawka za walkę sześciorundową dla zawodnika tej klasy. No to jest garza, powiedzmy na poziomie main eventu dziesięciorundowego, ale miałem do wyboru albo odwołać walkę Karola i zawieść samego Karola, tych ludzi, całą koncepcję zbudowania tej walki w Legnicy pod Karola Weltera, no albo przepłacić, nadpłacić, zapłacić i tego chłopaka przekonać też finansowo, żeby przyjechał w ostatniej chwili. Więc od 19.15 wsiadł do samochodu, to jest bliziutko, no więc przed 20 był tutaj. PUB szybko to zaakceptowało, chłopak boksował miesiąc temu, więc miał ważne papiery, badania, licencje polskie, no bo on ma licencję PUB-u, oni to szybciutko wszystko sprawdzili. Marcel Grabowski przywiózł wagę, zważyliśmy go, 75-400, czyli jest w limicie kategorii super średniej. Chłopak poszedł do szatni, rozgrzał się i za 2 godziny boksował. Niesamowita historia. Ja pierwszy raz w ogóle spotkałem się z czymś takim, żeby w dniu gali wypadał main event o godzinie 18 z gościem, któremu się nic nie dzieje, jest zdrowy, podpisał lekarz, podpisał on, jest 4 godziny do walki. No a potem jakaś taka w ogóle kosmiczna, chora, błyskawiczna akcja i zakontraktowany nowy rywal. Wielkim bohaterem jest ten zawodnik, który przyjechał, ten Ukrainiec. Pierwszy raz widziałem, żeby zawodnik, który dostał do jednej bramki tak naprawdę, zebrał brawa niemalże na stojąco, bo tutaj jakby wszyscy docenili to, że on nie położył się, a pewnie mógł tak naprawdę przyklęknąć po pierwszych ciosach albo popatrzeć na narożnik, żeby rzucili ręcznik, a tutaj była walka do końca. No, byłem u niego w szatni, powiedział, że jest dumny z tego, co zrobił, że bardzo dziękuję, że mógł wystąpić na gali telewizyjnej, że mu się to wszystko podobało, że no, jakieś niesamowite okoliczności, ale musiał z tej szansy skorzystać, zarobił trochę pieniędzy, dostał co-main event z bohaterem lokalnej publiczności. No, zrobiliśmy to dla Karola, dla nich, dla uratowania jakby też tej koncepcji zbudowania gali pod Legnicę, także chłopak zostawił charakter, serducho, wszystko, co miał, ta głowa pewnie będzie boleć i te doły przez parę dni. Przyjechał z dziewczyną, więc ją tam poprosiłem, żeby sprawowała nad nim taką fajną, rzetelną, kobiecą opiekę przez najbliższe dni, no bo pewnie ta głowa będzie opuchnięta, doły też będą boleć. Natomiast widać było sportowca, nawet jak troszkę brakowało umiejętności, to jest taka dusza, to jest charakter sportowca. Do tego jeszcze, ja mówię, są angielskie przerwania i przerwania imienia sędziego Małka tutaj. Kolejne ciosy, pewnie wielu sędziów wkroczyłoby już w akcję,
A tutaj, jak się okazało, sędzia Małek cierpliwie czekał, patrzył i ostatecznie dopiero gdzieś już w momencie, kiedy to nie miało większego sensu, przerwał pojedynek. Co z Kazachem? Czy on zapłaci teraz za tą walkę, czy jakie konsekwencje go spotkają, bo coś takiego faktycznie się nie zdarza? To jest tak beznadziejny biznes od strony jakby zabezpieczenia finansów na tym poziomie, że po prostu faceta już nawet nie chce mi się go ścigać za koszty hotelu i jedzenia, niech sobie po prostu wyjeżdża, niech ucieka do tych Niemiec, gdzie mieszka. Złożę tylko pismo do PUB, żeby go zawiesić we wszystkich krajach. Nie będzie mógł boksować, które są zrzeszone w EBU. Wystąpi o karę dla tego zawodnika, pewnie PUB gdzieś ukaże go też finansowo, zawiesi go. No więc jak się ukaże jakaś informacja, że ma gdzieś boksować, to PUB błyskawicznie po prostu wyśle pismo do tejże federacji. Blokujące to będzie pismo jego występ na danym ringu. No, chyba że to gdzieś tam będzie daleko poza EBU, no to być może uda mu się zaboksować. A co z Karolem Welterem? Czy on może zaboksować o ten pas EBU? Bo o tym powiedział, że chciałby zostać mistrzem Europy. No, musimy przeanalizować te rankingi, zobaczyć, gdzie jesteśmy finansowo, gdzie jesteśmy. Kłaniam się, dziękuję panie prezydencie. Zobaczymy, gdzie jesteśmy organizacyjnie, finansowo, jak się układają rankingi. On w tej chwili jedzie do Miami, do Nowego Jorku z Mateuszem Rembeckim na UFC, także jest trochę porozbijany, ma trochę mikrourazu, był na sparingach Planticia, no więc była koncepcja, żeby może jeszcze na początku grudnia zaboksował, ale to się chyba nie wydarzy. Ja prawdopodobnie tę galę też odwołam, bo chciałem zrobić main event Łukasza Wierzbickiego z Michałem Leśniakiem. W tej chwili nie widzę większego sensu takiej gali, więc prawdopodobnie następny rok. To miała być większa walka, ewentualnie taka na podatki w stylu Darka Michalczewskiego w grudniu, no ale nie powiem, że to było na podatki, bo to była wielka ambicja Ukraińca, no ale teraz pewnie Karol chciałby mocniejszego pojedynku, więc raczej marzec, raczej kwiecień. Dziękuję bardzo. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.